Co łączy ze sobą te wszystkie sytuacje? To nasza akcja Pomoc to Moc. To program wspierający pomysły lokalnych społeczności, którego hasłem przewodnim jest zdrowa i bezpieczna rodzina. Jak to działa? Wystarczy złożyć wniosek na stronie Pomoc to Moc. Po akceptacji wniosku PZU pomaga w wyborze organizacji pozarządowej, która wesprze pomysłodawców w realizacji inicjatywy. Gdy wniosek pojawia się na mapie inicjatyw Pomoc to Moc, uruchamia się możliwość głosowania na projekt. Najlepiej oceniane wnioski poddawane są weryfikacji przez grono ekspertów PZU Pomoc to Moc, a wybrane z nich są finansowane w ramach programu. Zalogowaliśmy się na stronie. Okazało się, że wniosek jest dość prosty do wypełnienia. Zrobiliśmy to, wymyśliliśmy całą właśnie naszą akcję, jak chcielibyśmy pomóc i wspierać rodziny, żeby bezpiecznie uprawiały sport. Do końca lutego 2019 roku do Pomoc to Moc napłynęło mnóstwo ciekawych pomysłów. Wiele z nich udało się zrealizować dzięki finansowaniu z programu Pomoc to Moc. Nasze działania wpisują się w całą misję PZU, ponieważ nasz projekt, który nazywa się Zdrowa i Bezpieczna Rodzina z Zośką, ma na celu głównie poprawę formy fizycznej młodzieży i nie tylko. Zaangażowanie naszych środków z Pomoc to Moc to inwestycja w przyszłość młodych ludzi, którzy dzięki wspieranym przez nas działaniom uczą się, jak żyć zdrowo i bezpiecznie. Myślę, że szkolenia takie są bardzo wartościowe, dużo można się nauczyć. Ludzie są wtedy świadomi tego, co może się wydarzyć i po prostu pomóc w takich sytuacjach, nie jesteśmy bezsilni. Nie jesteśmy sami. Nasze wsparcie możliwe jest dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej Polski. Pomoc to moc. Czyli jeżeli pomagamy, to mamy z tego jakąś moc, coś pozostaje. No, czerpiemy z tego wszyscy, wszystkie strony czerpią z tego jakieś korzyści mądre. Razem możemy zmienić otaczający nas świat i zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie rodzinie, bo... Pomoc to moc! PZU Pomoc to Moc. Zdrowa i bezpieczna rodzina.